Objętość sześcianu równa jest jego długości pomnożonej razy szerokość pomnożonej razy wysokość. Jeżeli krawędź sześcianu ma długość x, to taki sześcian ma długość x, szerokość x i wysokość x, więc jego objętość równa jest x razy x razy x, czyli jest równa x do potęgi trzeciej. Szymon wyjął z lodówki sześcienną kostkę masła o krawędzi 5 i wykroił z jej narożnika mniejszą kostkę, również sześcienną, o krawędzi 2. Zapisz wyrażenie opisujące objętość pozostałej części masła. Pomyślmy przez chwilę. Pierwotna objętość masła to sześcienna kostka o krawędzi 5, np. 5 cm. Jej objętość to 5 razy 5 razy 5. Co możemy zapisać jako 5 do potęgi trzeciej? I Szymon z takiej objętości zabiera kawałek, zabiera również sześcienną kostkę, która ma krawędź o długości 2, czyli jej objętość wynosi 2 razy 2 razy 2, co możemy zapisać inaczej jako 2 do potęgi trzeciej, czyli objętość tego, co zostanie, to będzie 5 do potęgi trzeciej odjąć 2 do potęgi trzeciej.